Wysoki sądzie, no przecież kierownik nie kłamał. Jego szef i mój szef. I mało tego, Bondor, który też pracował, nie kłamał. To od jego szefa, bo przecież on by nie kłamał. To, co tam jeszcze wymaga, żeby wyjaśnić? A teraz tak, a za to nosy, teraz tak, a te stwierdzenie, że, o Jezu, ja zapomniałem, że waha, w teczce Jagielskiego nie ma materiałów, a w mojej nie powinno być, a są. Jaki mój wniosek? Bo dotykamy teraz, tak jest jedna rzecz, ostatnie informacje, które pan przekazał, tak, te zarzuty w stosunku do pana Jagielskiego w czasie tej imprezy 20 stycznia i to, co pan na Twitterze ostatnio. Podejrzenia, to nie zarzut, tylko podejrzewam, że w mojej teczce nie powinno nic, bo nigdy nie współpracowałem, nie złamano mnie, nie dałem się i w mojej teczce są... To, co ostatnio napisałem, to podejrzewam, że w mojej teczce nic nie ma. Nic nie było, a nawet dopisano i protokół, proszę sprawdzić, że wszystko zostało z moich materiałów zniszczone, 100 ton. I podpisano, że z moich materiałów zostało zniszczone. I teraz tak, i w mojej upisaka znajdują materiały, a Jagielskiego nie ma materiałów. No jaki wniosek? Przeszli materiały z jednego do drugiego. A skoro u mnie są materiały, a nie powinno być. To znaczy, że teraz materiały przeszły. A, to już jest na inną sprawę. Dobrze, ale panie profesorze, czy pan twierdzi, że to zrobiła jeszcze Służba Bezpieczeństwa w czasach PRL, czy to teraz? Dziękuję, Wysokie Sądzie, za pytanie. Otóż, Kiszczak w tej koncepcji walki nie trzymał żadnych papierów, bo jemu chodziło o to, żeby przekonać takich ludzi właśnie, że walka to jest takie. Więc on trzymał u siebie podrabiał, miał biuro specjalnie podrabiane i wysyłano tym ludziom, żeby mieć. To Kiszczak miał taką metodę pracy w swoim biurze. W stosunku do mnie. W stosunku do mnie, że podrabiano materiały i wysyłano takim ludziom jak to. Teraz do 80 roku trącimy. Tak jak wszyscy zostałem 13 internowany. Byłem przetrzymywany ponad miesiąc i łamany. Kupić, zniszczyć, załatwić. Nie dałem się. Ja zostałem internowany w dniu wprowadzenia stanu wojennego i próbowano mnie złamać. Ponad miesiąc czasu próbowano złamać mnie, kupić. I nie dałem się, proszę zapisać. I w tym momencie dopiero dają mi dokument z tą datą internowania. Tam, kiedy po tym 2 miesiącach prawie. I jednocześnie materiały złośliwie wysyłają do internowanej pani Walentynowicz, że jestem agentem. Gdzieś tam, swojego agenta. I w tym czasie, jak byłem internowany, to w Kiszczak niby wysłał. Nie, to niby, to są dowody. Są dowody, to zaraz może wydać. Pani Walentynowicz. Przedmiotem tego postępowania jest pana wypowiedzi w stosunku do pana Jagielskiego. Nie ma zamiaru rozszerzać. Nie, bo teraz ja mówię, że jeśli ktoś kablował i robił nieprzyjemności, to ja jako jedyny, ja zostałem zwolniony z donosu. Prawdopodobnie Jagielskiego. On nie został zwolniony. A kierownik ten, co przesłuchaliście go, nie chciał mnie zwolnić, to jego zwolniono jednocześnie. Który kierownik? O ten kierownik, którego przesłuchaliście po poprzednim. Ten kierownik, który przesłuchiwaliście, nie chciał mnie zwolnić. Nie chciał mnie zwolnić i dlatego jego zwolniono. I dlatego jego zwolniono. Tak jest. A Jagielskiego zwolnił, bo pobił kolegę, więc nie zwolnił. Chciał zwolnić, ale my związkowcy obroniliśmy Jagielskiego. Chciał zwolnić, bo pobił kolegę. Ale my jako związkowcy obroniliśmy. Czy wszystko wyjaśniłem? Dobrze. To znaczy, że pan się wstawiał, tak? No tak, to był dobry mój kolega. To teraz namówili go, paru ludzi go namówiło i pokazało mu papiery zrobione przez paru tych. I on w to uwierzył, to jest ten dramat. Teraz pokazało mu kilka osób papiery, ale się nie uwierzył. A to był mój dobry kolega. Dlatego szkoda, to mój kolega, dobrze i pomagał. Interesuje, dlaczego pan tak się wypowiedział na tym zebraniu plenum. Tylko
tylko odpowiadając na te bezczelne latanie ataki. Odpowiedziałem, ja ludzi nie tak odbieram. Ja moje wypowiedź w IPN-ie 20 stycznia 2017 roku odpowiedzią na bezczelne ataki. Tak jest. Tak jest. Czyli w ten sposób pan chciał obronić swój... Nie, ja tylko odpowiadam, no popatrzcie, macie dokumenty, macie dowody, no co wam się chodzi. Ja mam się teraz przedpisz, tak jak tłumaczycie, no ludzie, no przecież to jest zawiasne. Nie, bo bezpośrednia przyczyna, dlaczego... Odpowiedziałem na jego ataki, który mnie co jakiś czas atakował i mówił, że on nigdy daruje, że ja go kablowałem. Mówi mi takie rzeczy. Więc ja... Jarka Jagielskiego, że mi nigdy nie daruje i że ja na niego kablowałem. Ja inaczej podchodzę do spraw, dlatego nie byłem na tym miejscu. Dlatego, że po pierwsze ja walczyłem z systemem. Ja ludzi nie dzieliłem na aktywnych i nieaktywnych. Ja walczyłem z systemem, ja inaczej dzieliłem, nie na agentów, nie to, bo to jest malutkie. Tak? Ja dzieliłem aktywni, nieaktywni. Aktywni zmieniają legitymację czerwone, zielone i zawsze będą aktywni. Ale znów aktywni w tamtym czasie musieli się zmierzyć z bezpieką. I ci aktywni, którzy się angażują, to w tamtym czasie musieli się zmierzyć z bezpieką. Tak jest. Ale bezpieka wcześniej popatrzyła, jakie mają haki. I w zależności od tych haków, no z nimi postępowali. Ale bezpieka postępowała w zależności od tego, jakie miała haki. Tak jest. I wtedy ich zmuszano do współpracy, do różnych rzeczy. A jak nie mieli haków, no to walczyli w inny sposób. Na mnie nie było żadnych haków, nigdy, i w związku z tym walczono inaczej, a jednocześnie byłem przywódcą. Więc ze mną walczono trochę inaczej. Dla proforma, proszę, chciałbym zapytać, do pozwu została dołączona płyta z nagraniem pana wystąpienia z 20 stycznia 2017. Ja się nie wybieram. Czyli to jest twarza wiernie? Ja nie, jestem człowiekiem tu i teraz. Jestem tu i teraz i odpowiadam na każdą możliwość. Ja się nie wypieram z tego, co jest nagranie na twórcy. Że podejrzewałem, że jeśli w mojej tece są materiały, a nie powinno być, a tam powinny być, a nie ma, no to przewędrowałem. Czyli to było takie przypuszczenie, tak? No i tak ja powiedziałem, że podejrzewam. Zdanie powiedziałem, że mówię, że tak. Ja podejrzewam. Ja właśnie, jeżeli chodzi o... Czyli to jest odnośnie tego wpisu na Twitterze, tak? Czyli... Tak jest. I nie tylko, bo ja się wypowiadam setki razy. Nie, ale są musi się trzymać granic pozwu, prawda? Zakreślonych przez żądanie. Żeby musi w tych pewnych ramach... W zasadzie, jeśli nie powiedziałem, to dzisiaj powtórzę, że podejrzewam, że Steczka Jagielskiego, ponieważ on znał blisko, pracował mnie, to więc materiał wszystko mógł opisać tak, jakbym ja, więc ona bardzo dobrze pasowała. To nie jest stwierdzenie, tylko podejrzenie, że tak się stało, że Steczki Jagielskiego do nas zostały przyniesione. Bo nie może być mogę, bo ja żadnego donosu nie napisałem. Przysięgam. No, ja żadnego donosu nie napisałem, więc innej możliwości nie ma. Nie ma po prostu. A na przykład to może... Gdzieś tak zrobił gdzieś 5 do 10 dokumentów. Tak, on podrobił i to oni się nie wypierają przez nawieś. Natomiast... Dobra, może... A potem, nie. Potem już wolna Polska dołożyła to resztę. I naiwną piszczakową włączono w to, żeby potwierdzić. Potem wolna Polska dołożyła resztę i naiwną piszczakową to włączono. A może to z jakiejś innej teczki zostało przełożone? Tak. No nie no. To znaczy, ale nie problem. Wysokie sądzie. Po co przyjmują Wyszkowskiego, który ma wyrok niewykonany za te pomówienia, do dziś niewykonanego, po co go przyjęto do IPN-u, kiedy nie ma żadnych kwalifikacji? No to po co Wyszkowskiego przyjęto do IPN-u? I był po przegranej sprawie ze mną. A więc po to, żeby udowodnić, że on ma rację. Żeby wygrać tylko po to, żeby udowodnić, że on ma. Do tego dołączono gwiazdę, który od wieków jest przeciwko. I dziękuję. Do tego dołączono gwiazdę. Ale prawda zwyciężyć jeszcze to. Ale prawda. Czy to jest
to wszystko już co... Znaczy to, co z mojej strony, co sąd ma, to oddaję. To proszę, proszę bardzo. Ja chciałem zapytać, panie prezydencie, czy pan znał osobiście tego pana Andrzeja Gaca? Andrzeja Tego, który tak, miał być tak, pobity przez pana Jagielskiego. Też pobierałem tam różne rzeczy w tym magazyn, taka jak przechowalnia. I tam pobieraliśmy różne rzeczy, ja też pobierałem. I pan znałem Andrzeja. I on tam pracował jako kto w tej przechowalni? To trudno powiedzieć, to był starszy człowiek, jego tak trzymano przy okazji, więc ja nie wiem jak formalnie. Bo to taki nieformalny magazyn. A ile on miał lat wtedy, jak tam pracował? To taki nieformalny magazyn. Blisko emerytury, albo nawet na emeryturze. On był blisko emerytury, albo emerytury. A czy z tej historii wtedy, kiedy Rada Wydziałowa zareagowała w obronie pana Jagielskiego, pan sobie przypomina, czy rozmawialiście z panem Gacem wtedy? Jak to było? To znaczy, ja byłem tam tylko jednym z członków Rady Wydziałowej i społecznym inspektorem pracy. W związku z tym nie prowadziłem tej sprawy, prowadził to przewodniczący. Ja tej sprawy nie prowadziłem, tylko byłem członkiem. Ale wniosek pamiętam. Rady Wydziałowej. Wniosek pamiętam, bo wniosek był o zwolnienie. Był wniosek o zwolnienie. A my lubiliśmy Jagielskiego, fajny facet był, więc mówimy, nie, musimy coś zrobić, więc trzeba go uratować. No i uratowaliśmy. A były jakieś wątpliwości, że nie pobił, tylko popnął? Nie, żadnych wątpliwości, żadnych. Nie było żadnych wątpliwości, że pobicie nastąpiło. A ponieważ był ogólnie lubiany Jagielski, więc postanowiliśmy go obronić, go wybroniliśmy. Ale postanowiliśmy go obronić, bo był powszechnie lubiany. Tak, i przeniesiono go na inny wydział. Ale dalej później nie, bo znów nie, ja tego nie prowadziłem. Poprowadził go przewodniczący. Proszę bardzo. Panie prezydencie, pan Roman Bostor sporządził takie pismo, w którym pan Janiec mu dyktował taką historię związaną z panem Jagielskim, ono jest w aktach. Czy pan sobie przypomina, kiedy pan Bostor do prezydenta przyszedł? Kiedy były te wściekłe ataki w tym Jagielskiego, no to jak mówię, ludzie się odzywali w obronie. I dostałem jakiś krótki list od pana Bostora. I nie miał dalenia. I nie, więc mówię tak, no zaraz, no to ciekawa sprawa. Ja dostałem krótki list, jak byliśmy wściekła ataki. Tak, i wtedy, ponieważ z Bontorem czy jakiś czas na grzybach się spotykamy, on był na grzybki tam w klasach, więc jak on mi to powtórzył, więc my słuchamy się, spotykamy czasu. Więc słuchaj, więc mówię, ja nie mam pamięci, ja mam tyle roboty, więc opisz ty to. To powiedziałem, że on to robił. I on to zrobił. I to zrobił. I to pismo, to właśnie to jest to pismo, które... I to jest to pismo, które zostało wypowiedziane. Natomiast nie wchodziłem w szczegóły, jak powiedziałem, dla mnie to... Agenci to żadna formacja, to żadna wielkość, żadne świństwo. To przecież nie miał nikt. Szansy za zwarcie z bezpieką. Tak ona była przygotowana kadrowo, personalnie, psychologicznie, żaden szans nie, tylko pytanie było, jakie na ciebie mają haki. I w zależności od haków było to postępowanie. A czy ten pan Roman Bontor to pana zdaniem jest wiarygodna osoba? To bardzo porządny człowiek. Tak jak porządny. To bardzo porządny. Tak jak porządny kierownik, którego przesłuchowaliście, który w tamtym czasie nie zgodził się i został też zwolniony za mnie. Pan ma na myśli pana Konkela? Tak. Stefana. On został za mnie przesunięty, też nie tak całkowicie zwolniony, ale przesunięty z kierownikiem jakieś mniejsze stanowisko. Też to jest osoba wiarygodna, pana zdaniem, pan tak, no już te zachowanie samo mówi, że powiedział, że ja za politykę zwalniać nie będę, bo jego bez powodu właśnie trzeba było zapytać. Nie jest bez zaufania, on powiedział, że nie będzie zwalniał za politykę. I należało, panie mecenasie, zapytać, jak bezpieka go przygniatała, żeby nie zwolniła. To było ciekawe. A czy pan pana Henryka Jańca znał już w czasie przed... Miliony ludzi znam, więc trudno tak nie powiem, musiałbym zobaczyć. Jakbym zobaczył, to ludzie znałem. Tutaj pana Jańca świadczył dzisiejszego. Nie, no to znam, bo pracował na tym wydziale, więc... Ja znam szefę, ja pracował na tym samym wydziale. I czy uważa pan, że pan Janic, jak mówię o historii, która miała miejsce, to jest wiarygodna informacja? Jest jeden z porządniejszych ludzi, jak on nawet się przyznał, że gotów byłby strzelać do wrogów i do zdrajców. I za to też należy go uszanować, choć nie należy tak postępować. Gotowy strzelać do wrogów i zdrajców.
Może w końcu ktoś tam zlecono mi to wykonać, no ale mój chrześcijański. Panie prezydencie, a czy pan jakoś słyszał? Zlecono to mi, wykonanie tego wyroku, tak? No tak, no tak. To był dżentelmeńska umowa. A kto to zlecił? Znaczy ta grupa, jak trzech ich tam było, czy czterech, to mieli tą przysięgę między sobą. Nie, ale jak ktoś zdradzi, to... Pan powiedział, że mi zlecono. No na to, w tych tekstach, tam gdzieś jakieś takie, to albo nie w tym tekście, w innym tekście coś takiego było. Kto zlecił? Pan konkretnie wykonanie tego? Z tej grupy, z tych trzech, czterech, którzy zostali zdradzeni, siedzieli po więzieniach lata. No oni wrócili, my już nie możemy, bo jesteśmy staruszki, no to pomyśl, ty jakbyś to wyglądał. No lista. To były już staruszki. Czy przed tym spotkaniem w IPN-ie, przed tym spotkaniem, tą konferencją w IPN-ie 20 stycznia, czy pan prezydent wcześniej słyszał jakieś wypowiedzi pana Jagielskiego na temat tego TWRAK? Jak on to komentował? Czy pan przypomina sobie może? Tak podobnie jak teraz, że nie wiedział, że go zarejestrowali. Ktoś mi powiedział, że nie wiedział, że go zarejestrowali. Ale to już nawet nie chodzi o zarejestrowanie, bo to może tak, mogło się zdarzyć, tylko tam był porządek. Tam musiało być wyrejestrowanie. Nawet nie, bo robiąc papiery, wyrejestrowali się w przodku. A tutaj nie ma żadnego wyrejestrowania, więc lipne tłumaczenie. Pan zna osoby, które oprócz pana oczywiście wyrejestrowano w ogóle? W ogóle, tam był porządek i przegląd materiałów SB był porządny. I kasowanie. Przecież to trzeba się zainteresować. Powoda wyrejestrować. A jak ktoś nie był wyrejestrowany, to jak pan to robi? Nie, to znaczy był czynny do wykorzystania jeszcze z nadzieją na przyszłość. A jak był nie wyrejestrowany, to czynny? Ja nie mam pytań więcej. Z nadzieją na wykorzystywanie. Proszę bardzo. Tak, dziękuję. Panie prezydencie, a pan wie o tym, że pan był zarejestrowany jako współpracownik bezpieczeństwa? Proszę pana, ja zawsze kombinowałem. A może tak? Nigdy nie dałem się zarejestrować. Nigdy się nie zgodziłem na współpracę, nigdy przysięgam. Nie, ja nie pytam, ja czy... nigdy nie spodziewałem na współpracę. Ja nie pytam teraz o współpracę. Ja pytam, czy pan wie o tym, że został pan zarejestrowany jako współpracownik służby bezpieczeństwa. No wiem, dowiedziałem się tak jak wszyscy inni. Natomiast zaraz. Ja mówiłem wcześniej, że ze mną walczono na początku. Pan dobrową pocztą, uważajcie, bo on jest. Dlatego, że ja stałem na czele walki w 70 roku. Od początku do końca. Jak sprawdzono moje dane, rodzina, wiara i to wszystko, to nie jest. Ten facet nawet gdyby przeszedł na naszą stronę, to i tak on nas zdradzi, pójdzie w kierunku wolności. O taki człowiek. Dlatego oni nie chcieli. Po prostu nie chcieli. Oni byli wykształceni, oni byli przywodzani. Ja bym nie po prostu mnie nie chcieli. Tak. Że ze mną chcieli poradzić. Ja nie wiem, gdyby mnie tak naprawdę chcieli, to ja nie wiem, gdzie nie miałbym postawić. Tylko oni nie mieli lepszych. My nie chcieli zabrać majątku. My nie dlatego dostałem mieszkanie z hotelu. Dobrze, ale proszę was o mówić. Tak. Z jednej strony postrzega pan SB jako instytucję, w której panuje porządek. Z drugiej strony wie pan o tym, że zarejestrowano pana. Jak pan uważa, w takiej instytucji, w której jest porządek, rejestracja powinna kiedy następować? Kiedy ktoś się godzi na współpracę, czy też nawet bez zgody? Ja muszę udzielić to pytanie, ponieważ to są informacje dotyczące technik. Ja wyjaśnię, dlaczego ja pytam. Tu chodzi o poziom świadomości pana. Nie, ja nie pytam o to, jak było. Ja pytam, jak pan prezydent postrzega te fakty, ponieważ to, jak pan prezydent postrzega, później jest podstawą wniosku, czy miał prawo zarzucić agenturalność mojemu klientowi, czy nie. Nie, jak prosto, odpowiedź pan co? Jestem internowany. 2 miesiące nie trzymają. Nie daje się złamać. Wiodą materiały do agentury, że jestem agentem. No przecież pan ma w każdej książce to napisać. Czy to może? Nie ma pan w każdej książce i ten jest napisany. Ja tylko wiem, że obortność. Czy fakt, to jest. Pytanie było tak, czy powinien... Czy pan może jest może uproszczę? A co tak powinno uproszczać? Proszę pan, czy pan myśli, że agenta sam generał zdradza, to powinien zrobić w internowaniu?
Panie, no weź pan pomyśl trochę. No na co nas pytanie jest w takim razie takie. Czy zarejestrowanie pana było przejawem porządku i prawidłowego działania? Złośliwe działania potrzebne jakieś takowie, żeby panu mówić, że jestem agentem. Nie, bo nie byli w stanie. Zarejestrowanie nie było efektem działania złośliwego przez Kiszcza. Nie, i chcieli pana przekonać, że pani tego pana przekonać, że jestem agentem. O to im chodziło. To was przekonywali, nie mnie. Nie byli poza zasięgiem. Czy zgodzi się pan prezydent twierdzenie, że fakt rejestracji w aktach Służby Bezpieczeństwa nie przekłada się automatycznie na podjętą współpracę? Może być tak. Ja wcale nie mówię, że tak. Fakt rejestracji Służby Bezpieczeństwa można przekładać się na automatyczną współpracę. Bo to był porządny człowiek, bo tak uważam. I w związku z tym może coś było, tylko jedna rzecz nie pasuje. Dlaczego nie został wyrejestrowany? Może dlatego, że... Nie, proszę pana, zobacz pan, nie może być. Proszę zejść z przepraszam. Pytanie zatem. Z dziedzin supozycji i domysłów, tak? Bo mnie się faktami. Czy poza wnioskowaniem faktu zarejestrowania i niewyrejestrowania jest panu prezydentowi wiadomo coś konkretnie? Poza notatką pana Bontora, pana Jańca o faktach współpracy pana Jagielskiego z SB. Panie mecenasie, już tłumaczyłem. No dla mnie to nie jest współpraca. Nikt nie był w stanie nie być złamany przez bezpiekę, jeśli miał haki. Jeśli miał... I teraz by trzeba zastanowić się, czy ta Jagielskiego... Pytanie jest inne. No tak, ale jest inne. Czy oprócz tego, co pan dostał, czy pan wie o innych aktach współpracy pana Jagielskiego? Nie, ja w ogóle nawet dzisiaj nie przyjmuję tak do końca. Ja tylko mnie zastanawiam, nie wiem rejestrowanie i to, że nie mam na ja nie wiem nic oprócz tego, co przedstawiłem w Polsce, w odpowiedzi na to, a tak i pracę ten Jagielskiego. Natomiast jest podejrzane, bo w tej chęci, które mnie przypisują, że to jest Kiszczaka, są informacje, jak lekko przejrzałem to, są informacje, które tylko mógł on wiedzieć i ja. I teraz się zastanawiam, czy te informacje są z podsłuchu, że generał Kiszczak nie słuchał naszych podsłuchów. Kazał przepiście. A jak przepisali, to musiałem napisać kto? Jagielski to dał. No tak po prostu żyłem bez niego. Przestań kłamać. A gdzie to jest kłamie? Prezydent jest wymyć. Gdzie to jest kłamie? Bożej łaski. Wszystko kłamiesz. Proszę powiedzieć, czy ktoś z tego państwa grona na Wydziale 4, które się wstawiło, w ogóle rozpatrywało sprawę zwolnienia w związku z tym rzekomym pobiciem, czy był naoczny świadek? Bo mówi pan, że było oczywiste, ale czy był w tym gronie naoczny świadek pobicia? I wiem panu Mecenasowi, że ja tej sprawy nie prowadziłem. Prowadził Henryk Lenarczak. No źle, nie żyje. Trzeba by odszukać jeszcze... Ja sprawy pobicia nie prowadziłem. Trzeba by odszukać jeszcze, kto w tej Radzie był oprócz mnie i Lenarczaka. I wtedy oni mogliby powiedzieć, no kierownik wam powiedział. Kierownik, który był szefem. Natomiast inni, czy jeszcze żyją ci ludzie, to jest 50 lat temu. A mówiąc o kierowniku, to personalnie kogo pan ma na myśli? Tego, jak Tomkier się nazywa. Tomkier. No tak. Kierownik to był. Ale tu już kłamie, przecież nie był w Radzie. Dobrze, ale proszę pana, pełnomocnik za pana prowadził. Kłamie, bo nie był w Radzie. Panie go zrobił inspektorem pracy. Proszę. Pytanie następujące. Czy pan uważa pana Cęckiewicza i jego różne publikacje naukowe, popularyzatorskie za wiarygodne i wykluczające inne interpretacje? Będzie sprawa Kaczyńskich. Którzy zachęcili Cętkiewicza, przyjęli Wyszkowskiego i Gwiazdę, aby materiały były podobne. Kompletne blef, oszustwo, kłamstwo, podróba, nic więcej. To co pan Cęckiewicz publikuje? Oczywiście! To co publikuje pan Cęckiewicz, to jest podróba,
dlaczego następnie człowieka, a ja paragraf znajdę. Dlaczego następnie w tym procesie pan się powołuje na fakty wykryte przez pana Cęckiewicza, jak rejestracja pana Powoda jako teuraka? Tak mi jest najwygodniej, bo przecież nie mogę powiedzieć, że Wielsztajn, nie, mój Wielsztajn na liście umieścił Jachyńskiego i jeszcze w innych sam się przyznał, a więc, ale tu można z tego tą informację, nie musiał kłamać, no tą informację. Jeżeli chodzi o informację o zarejestrowaniu Powoda, jako współpracownika, to tu nie mówię. No nie musiał, no po co bo w moim stosunku tak, panie, bo chcą mnie na siłę dostać na nigdy, proszę. Panie prezydencie, ja rozumiem w pewnym sensie uzasadnienie, dlaczego pan na konferencji w IPN-ie powiedział, że to Powód mógł być agentem, którego dorobek się panu przypisuje, ale dlaczego pan wtedy nawiązał do tego nie. tajnego sprzysiężenia i do pobicia? Nie, nie, proszę, nie tak. Ja wchodzę, a tam jest jeden z gości, który już mnie atakuje. Ja w odpowiedzi na to użyłem zaraz. Ten, który mnie najbardziej oskarża, którego w telewizji pokazujecie, to on był agentem i odpowiedział. No teraz już zmienili, już tego agenta. Mogę odpowiedź na ataki, tak. które w stosunku do mnie były kierowane. Już tego agenta zdjęto, jak jest tego, to bo już jest skończone, to podjęto innego człowieka, Schillera. I że niby on był za ten zwolniony. On był zwolniony, jak pamiętasz, za pijaństwo i za nieprzychodzenie do pracy. Nieprawda. Zbliża się mu się. W ogóle nie pije wódki. A po co kłamie? Po boksie trzy dni, bo on był trzy dni po boksie, ucztował. I przychodził po trzech dniach. No, i ja go też broniłem w Radzie Zakładowej. Nikogo nie broniłeś. Teraz jest kolejna właśnie na tym tyle się. Ja rozumiem, słyszy pan, znaczy wypowiada się pan co do zarzutu, że pan miał być związany z SB i mówi to nie ja, to Jagielski. Do tej pory jakąś logikę widzę. Proszę powiedzieć, dlaczego pan dodał, a ponadto był w tajemnicy jednego. Nie, przecież nic nie wiem. A to nie mogę powiedział. A nie, nie, o sprzysiężeniu ja nic nie wiem. Nic. I w tej liście to dlaczego pan wypowiedział to słowo? Sprzysiężenie nie mogę powiedzieć, bo ja tego nie wiem. Ja mówię tylko to, co wiem. Ale wtedy nie, o sprzysiężenie nie wiem. To musiał to trzeba przesłać dokładnie. Nie mogłem powiedzieć. Nie, to jest wtedy nie mówię. Nie może być o sprzysiężeniu, bo ja o żadnym sprzysiężeniu nie wiedziałem. I nie wiem do dzisiaj. Tak jak nie znam te teksty, które ten w tym liście, który napisał pan. Tak, nie, o sprzysiężeniu na 20.17.17 nie mówiłem nic. Nie wiedziałem, nie wiem do dzisiaj, więc nie mogłem tego powiedzieć. Nie wiem. Więc coś tam dopisano. Ja będę kontynuował pytania, różnie tak liczne, natomiast ja zapytuję, ponieważ jest obecny w dzisiejszym pan prezydent zeznaje. Początkowo w odpowiedzi na pozew nie było zaprzeczenia temu wątkowi. Czy istnieje możliwość w dniu dzisiejszym odtworzenia tej płyty? Bo teraz się dowiadujemy, że jednak, że teraz no niestety nie. Nie może jeszcze raz. Wysokie sądzie, ja się nie wypieram, jak coś zrobię. Nie zrobiłem tego, to jest jakieś nieporozumienie. To jest jakieś nie wiem, trzeba. Dlatego sąd się zapytał, czy płyta dołączona do procesu, ja powiedziałem to, co powiedziałem tu, powiedziałem, mi się nie wypieram, ale mogę dołożyć, natomiast nie mówię o przysiężeniu. Ja nie znam w ogóle